Tuż po nocy muzeów kolejne atrakcyjne wydarzenie, które potrwa 2 dni. Będziemy świętować urodziny naszej najsłynniejszej poetki, Marii Konopnickiej. To już będą, o ile dobrze pamiętam, 177 urodziny Marii Konopnickiej, ale ten rok jest szczególny, bo także okrągłą rocznicę urodzin, 200, bardzo niedawno, 5 maja, obchodził Stanisław Moniuszko. Natomiast kolejny suwalczanin, Alfred Wierusz-Kowalski, też 170 będzie obchodził 11 października. Dwaj wymienieni panowie wybierają się z wizytą do szanownej jubilatki. W domu Marii Konopnickiej będą najpierw odwiedziny wspomnianych panów, pana Stanisława i pana Alfreda, którzy przyjdą odwiedzić Marię Konopnicką. Ona się szalenie z tego na pewno ucieszy i razem porozmawiają o tym, w jaki sposób ich twórczość będzie trwać przez kolejne pokolenia. I będzie można to nawet udowodnić. Jeżeli chodzi o Stanisława Moniuszkę, będziemy mieć przyjemność posłuchać koncertu moniuszkowskiego w wykonaniu suwalskiego chóru Primo pod batutą maestro doktora Ignacego Ołowia, naszego wypróbowanego przyjaciela. Natomiast jeżeli chodzi o Alfreda Wierusza Kowalskiego, to jego dzieła są w naszym muzeum okręgowym, więc no nie przeniesiemy ich do Muzeum Marii Konopnickiej, ale będzie taka mini wystawa, na której artyści, plastycy, amatorzy pokażą, w jaki sposób twórczość Alfreda Wierusza Kowalskiego inspiruje ich i będą to twórcy ze szczególnych środowisk. Będą to seniorzy, będą to osoby chore, osoby niepełnosprawne, pensjonariusze DPS Kalina, warsztatów terapii zajęciowej zarówno przy TPD w Suwałkach, jak w Filipowie i w Lipniaku. Bardzo często takie osoby, które mają jakieś problemy, jakieś ograniczenia związane z wiekiem, chorobą czy niepełnosprawnością, są naprawdę szalenie utalentowane w różnych dziedzinach artystycznych i chcemy dać im szansę pokazania szerszej publiczności tego, co potrafią zrobić. Na tym jednak urodziny Marii Konopnickiej się nie skończą. Ci, którzy 23 maja wybiorą się do Rozmarina, będą mieli ogromną szansę spotkać się tam z poetką osobiście. Będzie i coś dla ciała, bo można coś będzie słodkiego zjeść, i coś dla ducha. Znowu posłuchamy Moniuszki, tym razem w solowych wykonaniach wokalnych. Wystąpią uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Suwałkach, wokaliści z klasy pani profesor Marleny Borowskiej, a także artyści zawodowi pokażą kilka swoich dzieł związanych właśnie z inspiracją, z wilkami Alfreda Wierusza Kowalskiego. Natomiast nasz teatr podaruje Marii Konopnickiej bukiet wierszy. Będą to zarówno jej wiersze, jak wiersze innych poetów, którymi po prostu będziemy się chcieli z nią i z publicznością podzielić. Ewa Stąpur zapowiada, że poetka wystąpi w przepięknym szafirowym stroju, jeżeli chodzi o krój, to podobnym do tego, który tutaj widać na pomniku. Panowie też naturalnie w surdutach i będzie można posłuchać i wierszy zabawnych, i wierszy takich dziecięcych, powiedzmy sobie, zinscenizowanych przez aktorów, a także wierszy bardzo poważnych, bo twórczość Marii Konopnickiej nam się głównie kojarzy z twórczością dla dzieci, ale pisała też ona przecież bardzo głębokie wiersze o charakterze patriotycznym, religijnym, także taki motyw też wybrzmi. Wizytę Stanisława Moniuszki i Alfreda Wierusza Kowalskiego w domu poetki, podobnie jak spotkanie z Marią Konopnicką w Rozmarino, zaplanowano na godzinę 18:00.